Remont kamienicy rozpoczął się w ubiegłym roku. Pieniądze na realizację inwestycji pochodzą z budżetu województwa mazowieckiego. Przygotowanie dokumentacji projektowej kosztowało blisko 650 tysięcy złotych. W lipcu 2018 roku samorząd Mazowsza przekazał ponad 4 300 tysięcy złotych na prace modernizacyjne i adaptacyjne kamienic. Prace są już zaawansowane. Rozebrane zostały dachy, stropy i podłogi. Wzmocniono jedną ze ścian. Prace trwają także wewnątrz budynków. Do tej pory remont pochłonął ponad 1 milion złotych. Całość ma kosztować ponad 4 miliony. Wiadomo już, że inwestycja zanotuje kilkumiesięczne opóźnienie. Kamienice są stare i co chwilę zaskakują niespodziankami. Jak poinformował nas dyrektor Muzeum im. Jacka Malczewskiego Adam Zieleziński, pierwszy etap remontu zakończy się najprawdopodobniej w kwietniu 2020 roku. Adaptacja pomieszczeń i ich wyposażanie ma się zakończyć w grudniu przyszłego roku. Kamienice Gąski i Esterki to najstarsze kamienice na radomskim rynku. Powstały w XVI i XVII wieku. Kamienica Esterki została zniszczona podczas II wojny światowej. Odbudowano ją po wojnie w latach 50. XX wieku na oryginalnych fundamentach.